Nie należy się kierować numeracją ramy, która jest napisana na ramie, bo ramy są różne, numeracje są też różne, najlepiej jest rower przymierzyć. Rower górski jest krótszy, rower turystyczny jest dłuższy, więc to są inne konfiguracje ramy, inne kąty ramy, to się różni. To jest rower dopasowany do mojego wzrostu, do moich warunków, czyli fizycznych. Wzrost? Wzrost 1,68 m. Powinno się na rowerze siedzieć, dotykając końcówką palcy podłoża. Wtedy noga nam się nie ugina za bardzo przy pedałowaniu. Wysokość ramy, schodzimy z rowera, powinniśmy mieć luz w kroku, żeby rower mógł podnieść, ewentualnie jakąś przeszkodę przeskoczyć. Także tutaj powinien być luz w ramie. Numerację ramy to jest tak jak z numeracją obuwia. Jak pan nie przymierzy, albo ciuchów pan nie przymierzy, ubrań pan nie przymierzy, to też to się rozjeżdża troszeczkę z tymi numeracjami. Rozchodzi się o to, że zależy później jak ta rurka idzie, bo może być rama 17, może ta rurka iść bardziej prosto i już ten rower będzie za wysoki. Potem może iść w innym przypadku rama bardziej ukośnie i może być rama nawet 18, a będzie dobra, więc to nam się, te numeracje ramy nam się rozjeżdżają w zależności jak jest rama zrobiona. W wielkości kół się rozchodzi nie o wysokość rowera, jak o długość rowera. Rower na 28 kole jest dłuższy niż 26, czyli znowu potem zależy czego szukamy. Albo jeżeli mamy problem z przechowaniem roweru, to zawsze nam jest wygodniej przechować rower 26 z tego względu, że jest krótszy niż rower 28. I powiem tak, że koło akurat do warunków fizycznych to ma małe znaczenie. Głównie chodzi o ramę. Czasami się zdarza, że rama jest za krótka, siedzimy za krótko, jednak niewygodnie nas trzymają nas ręce, tutaj ramiona. Także tak jak mówię, do rowera jest dobrze się przymierzyć, a najlepiej się z nim przejechać. W rowerze turystycznym, taki jak tutaj mamy, hamulec tarczowy, moim zdaniem mija się to troszeczkę z celem, tego się nie wykorzystuje. Za to się zapłaci, a nie wykorzystuje się tego. Co innego w rowerze MTB, czy w rowerze krosowo-szosowym jakimś, to wykorzystamy, z tym, że jeżeli hamulec tarczowy, to hamulec na hydraulice. Nie mechanika, bo to tylko ma ładny wygląd, czyli nie na lineczkę mechaniczny hamulec, tylko hamulec hydrauliczny. To mamy hamulec na oleju hydraulicznym, czyli ten hamulec jednak spełnia swoją funkcję. W rowerze miejskim w zupełności wystarczają biegi. Tutaj się liczy komfort jazdy i tak jak mówię, funkcja hamowania w nogach do tyłu. Są panie, które tylko uznają tego rodzaju hamulec, a mają fajną alternatywę, bo mają te biegi, więc możemy wybrać lekki bieg, cięższy, najcięższy, dopasować do terenu, żeby się jechało nam jakoś wygodnie, że tak powiem. W rowerze turystycznym wiadomo, że mamy siedzenie bardziej komfortowe, bardziej wygodne, bo to jednak jest funkcja rowera, przeznaczenie rowera jest inne, ma być komfort, ma być wygoda. W rowerze sportowym wiadomo, że już mamy te siedzenie inne. Jest twarde. Jest twardsze, jest węższe, jest bardziej sportowe. Tu producent wychodzi z założenia, że na tym siodełku się siedzi mniej. Raczej się jeździ sportowo niż na siedzeniu. Nie siedzimy tak dużo jak w rowerze turystycznym. W rowerze jakimś tam miejskim też to siedzenie jest wygodne, bo duże, szerokie, bo liczy się wygoda. Są siedzenia żelowe, są siedzenia piankowe, ale tak jak mówię, siedzenie to jest indywidualna sprawa klienta. Należy dopasować, bo szerokie nie znaczy wygodne.